Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj gościmy w domu Pana Radnego Trybka. Panie Wojtku, od ilu lat działa Pan w samorządzie lokalnym? Dzień dobry Państwu. Mi też jest niezmiernie miło witać Państwa w moim domu. Zanim odpowiem na to pytanie, to wyrażę ze swojej strony taką wdzięczność, że kolejny raz znowu mogę w telewizji internetowej kilka słów swoich przemyśleń przekazać, szczególnie w kontekście giżyckich mediów, o których pewnie za chwilę troszeczkę porozmawiamy, ale które, jeżeli chodzi o obiektywizm, mają wiele do życzenia. Więc z tego powodu bardzo się cieszę. I teraz odpowiadam na pytanie. Więc jestem w samorządzie trzecią kadencję, czyli w zasadzie od 12 lat w samorządzie. Zostałem te trzy razy wybrany na funkcję radnego Rady Miejskiej. Panie radny, jest pan doświadczonym samorządowcem. Przed chwileczką odpowiedział pan na to pytanie. Jak to więc możliwe, że nie otrzymał pan dyplomu od pani burmistrz Piotrowskiej, chociażby na gali samorządowej, do której niedawno doszło? Jak to jest? Taki doświadczony samorządowiec pozostaje bez dyplomu. Tak, to jest dobre pytanie, ale prawdopodobnie nie ja powinienem być autorem, bo szczerze mówiąc nie znam przyczyn. A jak pan się z tym czuje? Chyba przyczyny mogą być jedynie niechęci albo braku sympatii. Jak ja się czuję? To znaczy, powiem tak, nie jest to wyróżnienie, które pani burmistrz dawała dla radnych, czymś naprawdę aż niezwykłym i wyjątkowym. Chociaż na pewno zawsze to przyjemnie gdzieś tam poczuć czy usłyszeć, że ktoś pracę czy służbę czy działalność uznaje. Ale nie dostałem, to prawda, to nie po raz pierwszy tak zostałem zdyskryminowany. W poprzedniej kadencji Rady Miejskiej na koniec kadencji rozdawano pamiątkowe gadżety. I wtedy niektórzy radni, którzy w trakcie kadencji zrezygnowali ze swojej funkcji, to jednak nawet jak chociaż część kadencji byli radnymi, to zostali zaproszeni na zakończenie, na uroczystą sesję i takie gadżety im wręczono. Mnie również nie wręczono. Szczerze mówiąc, nie znam przyczyny oprócz właśnie tej, o której mówię, czyli jakaś tam niechęć i brak sympatii. Po sesji Rady Miejskiej... Może zapomnienie? A, nie sądzę. Po sesji Rady Miejskiej sekretarz podszedł do mnie i dlatego, że wyszło na to, że to winny jest sekretarz miasta, który gdzieś tam zapomniał, ale podszedł do mnie i powiedział: bardzo przepraszam, to nie moja wina. Oczywiście uważam, że pan również ten dyplom powinien otrzymać. I tylko tyle. Więc ja zauważyłem, skoro nie jego wina, on też tak uważa, więc ktoś inny musiał podjąć taką decyzję. Ja przypuszczam, że pani burmistrz, zresztą jakby z jednej strony rozumiem, bo jesteśmy po drugiej stronie dzisiaj, kiedyś współpracowaliśmy, bardzo krótko zresztą i na wniosek pani burmistrz przestałem być zastępcą. Absolutnie to rozumiem, że może nie mieć do mnie sympatii, bo w jakiś sposób też próbuję mówić o tym, co według mnie wydaje, czy albo inaczej, co mnie wydaje się powinno być w samorządzie inaczej, ale klasa burmistrza miasta, klasa włodarza albo klasa przywódcy powinna polegać na tym, że jest w stanie rozmawiać zarówno ze zwolennikami, jak i przeciwnikami na tym samym poziomie. Na pewno jest to trudne. Z pewnością. Ale od tego myślę, że tego powinniśmy od włodarzy i od przywódców wymagać. Po prostu w standardzie, tak? Dokładnie tak. Panie Wojtku, no, mówi się na mieście, że jest pan jednym z tych złośliwych radnych, który wraz z innymi radnymi blokuje burmistrz Piotrowski najważniejsze inwestycje. Co panem kieruje, proszę powiedzieć? No to kolejne pytanie, które dzisiaj jest gorące w mieście. Jeszcze też w kontekście, dzisiaj jest czwartek, wyszła Gazeta Giżycka. Ja tam swoje wyjaśnienia w tej sprawie składam. Ja wiem. Wszystko można przedstawić z jakiegoś punktu widzenia. Punkt, który dzisiaj przedstawiają władze miasta, zresztą na współkę z Gazetą Giżycką, bo pani redaktor naczelna się w tą polemikę, zresztą dzisiaj w dzisiejszej gazecie to wyraźnie widać, również wdała. Przedstawiają tą sprawę tak oto, że frustraci
i złośliwcy i pieniacze, grupa radnych ponad podziałami blokuje najważniejszą inwestycję w mieście, jaką jest kładka nad torami. Po pierwsze, trzeba by kilka jakby rzeczy jest istotnych, jeżeli chodzi o tą inwestycję. I mi się wydaje, że fajnie by było o wszystkich ich powiedzieć. Zresztą właśnie telewizja to umożliwia. Po pierwsze, w jaki sposób doszło do zatwierdzenia tej inwestycji? Oczywiście, jakby ja jestem w stanie, i tak należałoby zrobić, ja jestem w stanie zaakceptować demokratyczny wybór i to, że większość radnych przegłosowała tą inwestycję bezwzględnie. Natomiast trzeba by się zastanowić, w jaki sposób dochodzimy, czy pani burmistrz dochodzi do zatwierdzenia pewnych uchwał, na których jej bardzo zależy. Czyli te uchwały są bardzo często głosowane nie raz, tylko kilka razy, zbierani radni z różnych stron. Jeżeli ktoś nawet jest chory, tak jak ostatnio to bywało, przyjeżdża służbowym samochodem ze szpitala tylko po to, żeby oddać swój głos i żeby uchwała, na której pani burmistrz zależy, została przegłosowana. Tak podobnie było z kładką. Pierwszym razem przypomnę, pierwszy raz uchwała Rady Miejskiej była, czy Rada Miejska była przeciw i nie przegłosowano tej inwestycji. Po jakimś czasie, różnych namowach, po zachętach niektórych radnych, nie chcę powiedzieć takiego słowa, że skorumpowaniu, ale w jakiś sposób zachęceniu w różnych dziedzinach i praca, i obiecywanie różnych rzeczy w przyszłości, namówiono kilku radnych, żeby zmienili swoje zdanie. I tym oto sposobem przegłosowano inwestycję, według mnie niewłaściwą. To znaczy nie niewłaściwą, dlatego że będzie przejście nad torami, ale niewłaściwą ze względu na to, że po pierwsze tylko 25% dofinansowania z Unii Europejskiej, tylko 25%, 75% płacimy my. Po drugie, koszty 8 milionów złotych, 6 milionów trzeba wyłożyć z budżetu miasta. Po trzecie, jest tam napisane, że będzie zwiększone zatrudnienie, więc dwoje ludzi będzie na stałe zatrudnionych, za których trzeba płacić i ZUS, i wynagrodzenie. No to maleje nam bezrobocie, to dobrze. Tak, możemy na takiej zasadzie zatrudnić nawet ludzi do tego, żeby podcinali trawę na każdym trawniku osobno i będziemy mieli jeszcze większe bezrobocie, tylko czy miasto jest do tego powołane. Według mnie powinno wspierać przedsiębiorców, którzy będą zatrudniać pracowników, a nie sami bezpośrednio zatrudniać pracowników i opłacać ich z budżetu miasta. Nie sądzę, że to jest właściwy kierunek. I to jest jeden z powodów, A z tą złośliwością, panie Wojtku? że jesteśmy złośliwi, Tak, dlatego że robicie to blokujemy. specjalnie. Tak. Więc według mnie przede wszystkim władze miejskie albo w ogóle władze nie mogą działać ponad prawem. Jeżeli mieszkańcy i przedsiębiorcy nie mogą tego robić, to tym bardziej władze miejskie. I przypominam sobie na ostatniej sesji, może przedostatniej, dokładnie teraz nie powiem, ale przypominam sobie, jak pani burmistrz opowiadała o stacji paliw na obwodnicy, która powstaje zresztą, i powiedziała, że jej zdaniem miejsce wybudowania stacji paliw nie jest właściwe, i ona użyła wszystkich sposobów, żeby tę inwestycję zablokować, ale się nie udało, bo inwestycja jest zgodna z prawem i jest realizowana. Więc z jednej strony pani burmistrz sama powiedziała, że pewna rzecz jej się nie podoba, więc wszystkimi sposobami, również pisząc do różnych organów, różnych nadrzędnych organów, żeby zablokować tę inwestycję, dlatego że uznała, że ona jest niewłaściwa. Nie udało się, ponieważ inwestycja była realizowana, czy jest realizowana zgodnie z prawem. Natomiast jeżeli pani burmistrz realizuje inwestycję i ktoś uznaje, że ona po pierwsze nie jest właściwa, więc pisze do organów, żeby zablokować, to okazuje się, że jeżeli jest to w stosunku do niej, to jest wielkie halo i wielki problem. Bo to jest zasada taka oto, jak kalemu ukraść krowę źle, jak kali ukraść krowę, to bardzo dobrze. Ja przypomnę, kilka lat temu, wtedy ja byłem zastępcą burmistrza, burmistrzem był dr Marian Lemecha. Wtedy podjęliśmy uchwałę o zmianie sieci szkół, dlatego że wchodziły gimnazja i musieliśmy powołać gimnazja. Się okazało, że nie wszystkim radnym taka uchwała się podobała.
Uchwała przeszła większością w Radzie, ale niektórzy radni stwierdzili, a szczególnie jeden, że on się nie zgadza, pomimo tego, że było demokratyczne głosowanie, i on wszelkimi sposobami zatrzyma tą realizację tej uchwały. Więc i pamiętam, że były pisma do Rio i były pisma do województwa, do kuratorium oświaty, żeby wstrzymać realizację tej uchwały. Niestety, albo inaczej, stety, uchwała była realizowana zgodnie z prawem. Ale to nie było donosicielstwo, to była postawa obywatelska. Okej, okay, tak. Radny to miał prawo. Wtedy, radny tak? miał prawo. A teraz jest donosicielstwo. A teraz jest donosicielstwo. Wtedy radnym tym, który chcę przypomnieć, może słuchacze nie wiedzą, tym radnym był obecny zastępca burmistrza pan Paweł Czacharowski. Pisał wszędzie, gdzie to tylko możliwe, zatrzymać realizację tej uchwały. Wtedy to była postawa obywatelska. Właśnie. On się nie zgadzał z tą uchwałą. Pisał wszędzie, nie zatrzymał jej, dlatego że była realizowana zgodnie z prawem. I w końcu zrobiliśmy, zresztą się okazało, że wszystkim to odpowiada. Do dzisiaj taka sieć szkół funkcjonuje. Pamiętam, że z nim jeszcze rozmawiałem na ten temat i mówię, słuchaj, przecież większość radnych przegłosowała taką uchwałę. On mówi, przegłosowała, bo byli w amoku.